Dzień dobry, moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem oczywiście Wojtek i miło mi was gościć w kolejnym odcinku z gry Stardew Valley. I moi drodzy, jestem już u siebie w domciu, także już tutaj wszystko jest tak, jak być powinno. Odcineczki będą codziennie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także, moi drodzy, wiem, że mówiłem wam w poprzednich filmach, że z każdego filmu wybiorę więcej was od pozdrowień i tak dalej, ale wiecie co, troszeczkę mnie to przerosło. Nie będę ukrywać, że nagrywając ten odcinek jestem trochę zmęczony już i wszystkim, dlatego stwierdziłem, że wybiorę po prostu z tych trzech filmów, które się pojawiły, po jednej osobie. I w takim razie, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku pozdrawiam Monikę, Kasię i Julkę. Chyba. Więc pozdrawiam was tutaj, dziewczyny. Oczywiście od teraz już z każdego odcinka będę wybierać cztery osoby, już mam do tego, jakby to powiedzieć, możliwość, czas i wszystko. Ojej. Tak. Także, moi drodzy, dzisiaj, jak widzicie, pada deszcz. Duchy są dzisiaj bardzo szczęśliwe, dlatego wiecie co? Mam pewien myk. Wydaje mi się, że chyba dobrym rozwiązaniem w dniu dzisiejszym byłoby przejście po prostu do kopalni. Jak wiecie, zbliża się powoli małymi krokami lato. Zostało nam tak na dobrą sprawę 8 dni wiosny, więc no, nie ukrywam, że wypadałoby to w końcu ogarnąć i dojść chociażby na ten, wiecie, taki fajny poziom, żeby wszystko było pięknie, ładnie, cacy. Teraz tak, jeżeli chodzi o Community Center, to tutaj mamy chyba zrobione to, co chciałem, żeby było zrobione. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo chyba w poprzednim odcinku to zrobiliśmy. Boilera nie zrobimy, Fish Crafts Room, tutaj też na razie nic nie zdziałamy. Więc słuchajcie, ja w takim razie wszystko to, co tutaj mam, oczywiście sprzedaję, bo to już jest nam niepotrzebne, także cyk. Zadania żadnego nie mamy i tak jak mówię, myślę, że dzisiaj po prostu skoczymy do kopalni. To chyba będzie najlepsze rozwiązanie, mamy dodatkowo Salmon Berry. Jeszcze wiem, że musimy pójść do jednej z osób, które mają urodziny, ale to swoją drogą. I teraz jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Tak, moi drodzy, mamy jeszcze 9 pól do zasiania, więc myślę, że zrobię standardowo ziemniaki, bo no one tutaj, nie ukrywam, że dają nam najwięcej, bo mamy szansę na to, że wypadnie ich jeszcze, wiecie, troszeczkę więcej. Więc myślę, że tak to zrobimy. Zważywszy też, że dzisiaj pada, ja chcę cały dzień spędzić w kopalni, więc słuchajcie, niestety, ale dzisiaj nie pochodzimy po mapie. Ewentualnie tylko tutaj, gdzie będę w stanie zobaczyć, czy coś gdzieś się nam nie pojawiło, to zrobimy. Ale nie będę się skupiać na tym, żeby, wiecie, dokładnie w każdy zakamarek pójść. Myślę, że zrobimy to w dniu jutrzejszym, dlatego że jutro ma nie padać. Więc to myślę, że będzie lepsze rozwiązanie. A dzisiaj spędzimy sobie po prostu cały dzień w kopalni. Mam gigantyczną nadzieję, zwłaszcza, że duchy są szczęśliwe. Pójdziemy na naprawdę wysoki poziom. Przy okazji widzę, że mamy też zadanie na zabicie 8 slajmów. Dzisiaj, słuchajcie, Shane ma urodziny. On lubi pizza, pepper poppers, hot pepper i beer, czyli piwo. Natomiast wiem, że to możemy akurat kupić tutaj w tym, w sklepie. Także, znaczy w sklepie, sorry, w gospodzie. Także myślę, że to będzie chyba najlepsze rozwiązanie. Po prostu sobie chyba poczekam do momentu, aż ona będzie otwarta. Więc chyba, patrzcie, 3 złota. Więc chyba będziemy musieli to tutaj ogarnąć, przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, glass shards, kolejne glass shardy, no fajnie, tylko kurczę, one są gówno warte tak na dobrą sprawę, nie ukrywam. Z tego, co się też orientuję, jest chyba jeszcze jedna ryba, właśnie, dzisiaj pada, a jeżeli dzisiaj pada, to dzisiaj można wyłowić ila, który jest mi i tak potrzebny do tego. Myślę, że będziemy mieli jeszcze szczęście i bardzo możliwe, że będzie nam jeszcze padać, więc dzisiaj nie będę się w to bawić. Natomiast tak jak mówię, muszę jak najszybciej zgromadzić duże ilości żelaza i po prostu zrobić te lepsze sprinklery, bo... A nie, czekajcie, bo tam musi iść do złota, bo to są podstawowe sprinklery. Ulala. Ulala. Kurczę, to ja muszę do... O nie... Wiecie co, wydaje mi się, że ja naprawdę doszedłem, z tego co mnie moja pamięć nie myli, a mam wielką nadzieję, że mnie nie myli, to my na save'ie live'owym, którym mieliśmy, chyba już na początku lata mieliśmy, kurczę, złoto. Aha, to jest otwarte do 12, super. Ale dobra, pierwszy tak pójdziemy do sklepu, bo musimy kupić nasiona. To wiecie co, zrobimy tak, żeby zaoszczędzić sobie czasu. 9 sztuk. Zrobimy to w ten sposób. Wrócimy na farmę, zostawimy to, co mamy do zostawienia, zasadzimy ziemniaki, wrócimy do gospody, kupimy prezent dla Shona, czy tam Luisa, jak zwał, tak zwał, i to po prostu ogarniemy. Tak myślę, że będzie chyba najlepiej. Tak myślę, że chyba będzie najlepiej.
Dobra, zostawiamy to. No te glass shardy oczywiście sprzedam. Klej, kurz, to, że mógłbym cholerę sprzedać. Wiem, że słuchajcie, tak gadam. Czasami głupoty, ale naprawdę, no... Ten klej mi się zupełnie do szczęścia nie przyda. Dobra, dziebnijmy jeszcze tutaj ziemniaka, także jest okej. I akurat, chociaż nie, no nie akurat, słuchajcie, bo jest 10:10, kurde, tak trochę za wcześnie wszystko poogarniałem. To wiecie co, przejdziemy sobie górą może. Zobaczymy, czy ewentualnie nam się wtedy coś nie urodzi. Bo wiecie, głupio byłoby tak na dobrą sprawę zostawić, no nie dać po prostu tego prezentu, jak mamy możliwość, tak? Wtedy z automatu tutaj by nam chyba dwa nawet serducha podskoczyły, albo jedno, już teraz nie pamiętam. No ale zobaczymy. Aha, sitsy. I nic więcej. Swoją drogą nie mogę się też już po części doczekać lata, ale z drugiej strony, wiecie, tak patrząc teraz w chwili obecnej na to, ile mam Salmon Berry, to chyba niepotrzebne jest mi lato i dostęp do gorących źródeł, bo mamy, słuchajcie, tego prawie 290. Ja myślę też, że ten ostatni dzień, który nam zostanie, jeżeli chodzi o wiosnę, no to będzie takim dniem, w którym, wiecie, będziemy łazić po mapie i zbierać ewentualnie te rzeczy, których nie zdążyłem zebrać normalnie. Tak mi się przynajmniej wydaje i tak chyba będzie najlepiej. Jeszcze wiecie, co mogę w sumie zerknąć tutaj do tych dwóch śmietników, które są. Myślę, że nam spokojnie czasu starczy. Natomiast jak dzisiaj głęboko zajdziemy w kopalni? Nie wiem. Naprawdę nie wiem. No, dobra, otwieraj. Aha, tylko że ja i tak będę musiał na niego poczekać, aż on łaskawie wyjdzie do mnie. Ajajajaj, chyba że mogę kupić... Nie, nie mogę, musimy na niego zaczekać. Kurde, no gaz, szybciej. Wiecie co? Jakby to powiedzieć, dopiero teraz to odkryłem. Przyznam się szczerze i bez bicia. Naprawdę, dopiero teraz ogarnąłem, że to w ten sposób działa, że możemy sobie tutaj kliknąć i... Dobra, czekajcie, piwo jest wart 400, pizza 600, no to oczywiście, że biorę piwo, no przecież jakżeby inaczej, powiem, to co najtańsze, prawda? Dobra, gdzie jest nasz solenizant? Pewnie jest... Aha, jest w pracy. Dobra, pan już widzę, tam zmierza do Georgia Market, wiecie, po jakieś alkohole. Ale okej. No i dobra, idziemy. Join us. Tylko tak trochę głupio iść do niego do roboty i dać mu piwo, takie otwarte już, wiecie, do picia. Dziwne, no ale dobra, proszę bardzo. Tak, it's your birthday gift. No i mamy z nim dwa. Tak, mamy z nim dwa, także tutaj wszystko ładnie pykło. Os! Słuchajcie, spam nam podskoczyło o jedno tak po prostu rozmawiając. Spoko. Całkiem spoko. Czyli widzę, że lepiej pogadać czasem z nimi. Ale dobra, moi drodzy, dzisiaj nie marnujemy czasu, tak jak mówiłem. Idziemy do tej pieruńskiej kopalni, musimy zejść naprawdę nisko i... Kurczę, jesteśmy i tak chyba na 15, nawet nie na 15 poziomie, chyba na 10, więc musimy zejść dzisiaj naprawdę, naprawdę nisko. Z tego co się orientuję, chyba od 60 poziomu dopiero się zaczyna złoto, więc ja nie wiem, jak ja to zrobię, żeby do lata mieć te najlepsze sprinklery. Nie wiem bardzo. Nie wiem, czy będę się też chciał bawić w te pierwsze sprinklery, bo one są trochę beznadziejne, dlatego że one nawadniają tylko góra i boki, więc to tak... No nie wiem, naprawdę nie wiem. Moim zdaniem powinni to troszeczkę przebudować i zrobić to na takiej zasadzie, że te pierwsze sprinklery robią na przykład 9 na 9. Nie, przepraszam, 3 na 3, po prostu 3 na 3. Natomiast te jeszcze lepsze, te następne sprinklery na przykład, żeby nawadniały więcej, tak, o to pole. Albo ewentualnie, nie wiem, jakąś inną stronę, czy coś w tym stylu. No naprawdę nie wiem, ale dla... O, proszę, mamy scrolla. Nie wiem też, czy pamiętacie, w poprzedniej serii chyba długo czekałem na to, aż wypadnie mi właśnie scroll, który bardzo potrzebowałem, więc mam też dużą nadzieję, że tutaj nam to wszystko pięknie, ładnie pyknie. Kurde. Dobra. To nam, aha, tu jest stone. Dobra, tamte. A kurczę, tam jeszcze była ta. No trudno. Ale słuchajcie, mamy też zadanie na zabicie 8 tych zielonych slajmów, więc myślę, że... O nie. To na pewno będą te latające badziewia. No.
Przyznam się szczerze, że to są akurat te stworzenia, których najbardziej nienawidzę, więc ja chcę to po prostu jak najszybciej przejść. Dobra, dziękuję. Tutaj widzę jakieś drewno dostajemy, inne tego typu pierdółki. Dobra, tu mamy kamora. Aha, dobra, nie to nie. Dajcie mi przejście, chociażbym, że wiecie, żebyśmy tak, nie wiem, chociaż żebyśmy na ten 20 poziom dotarli, to by było naprawdę fantastycznie moim zdaniem. Ale coś czuję, że to kurde chyba nie wyjdzie. No nie wiem, mogę się oczywiście mylić, ale wiecie, no energii będziemy mieli sporo. Ile my w ogóle musimy... Aha, mamy dopiero połowę, jak tego zabijemy dziada. Kurde, lepszy mieczyk też by mi się przydał. Dobra, schodzimy niżej. Właściwie tu powinienem też pozbierać sobie pochodnie, bo są też takie, których mi się nie chce za bardzo zbierać. Tutaj widzę, że mam dwa kolejne slimy. No to wiecie, jak mamy zadanie, to oczywiście sobie to wykonamy, tak? To nie jest żaden jakiś duży problem. Już mamy chyba 5, to ten będzie 6. Tak, ten jest 6, tego nie rozwalamy. Cyk. Dajcie mi przejście niżej, please. No i tak, i oczywiście teraz, pomimo tego, że duchy są w super, hiper, turbo nastrojach, to tak trochę średnio mi się to te przejścia robią. Słuchajcie, powiem wam tak, jeżeli... nie, mam nadzieję, że mi się gra nie zbadży, bo jak wiecie, często gęsto się tak dzieje, że pomimo tego, że niby w pogodzie mamy pokazane, że będzie tam... Wiecie, na przykład nie będzie padać i się okazuje, że na następny dzień pada, to ja od razu mówię, jeżeli tylko wiecie, co będzie sytuacja, w której będzie padać... no kurde, teraz będzie mi tu gówno latać. O, czekajcie, może niekoniecznie? Dobra, na razie mamy małego farta z tym schodzeniem niżej. Tak całkiem spoko nam się tutaj to wszystko odblokowuje, ale... No już myślałem, że tu będzie przejście. Wiecie co, naprawdę nie będę psuć tych. Ja muszę jak najszybciej zejść, jak najniżej. To jest najgorsze. Teraz w ogóle będziemy musieli, widzę, sobie wszamać jagodę. No i kurczę, najpatrzcie, psuje i pomimo tego, że dzisiaj powinno być super, mega, hiper szczęśliwie, to tak nie jest, no. Lipa. No totalna lipa, nie wiem, czy to widzicie. Ja pamiętajcie, aha, bo tu było... Fenomenalnie. To po prostu było zejście, dlatego to mi się nie chciało ogarnąć. Oj, Jesus. Dobra, z tego badziewia to się zaraz pewnie wykluje. Wiecie co? Dajcie mi zejście, please, gro. Oho. Fenomenalnie. Dajcie mi zejście szybko, żeby mnie tu żadne gówno nie zaatakowało. O, jest dobra. Okej, słuchajcie, mamy 17. Nie, przepraszam, 19. I tu, aha, i tu jest teraz, moi drodzy, ten motyw z... Jak ja to zwię? Labirynt. Dobra, tutaj mamy tą cherry bombę jedną. To mogę ją w sumie wykorzystać na Coopera. Dobra. Wydaje mi się, że chyba faktycznie jest tak, że troszeczkę tych surowców się, że tak powiem, wiecie, nam ginie, ale dobra, nie wchodzimy. Idziemy tutaj. Mamy 20 poziom i zdobyliśmy lepszy miecz, więc to już mi się podoba. On zadaje 4,8, nasze bije 2,5, więc to nasze jest, to nowe jest oczywiście znacznie, znacznie lepsze, więc możemy sobie zejść na dół. I tu jeszcze nam się niestety nie zaczynają poziomy, w których będziemy mieli, wiecie co, jak w ogóle tym... Aha, jeszcze jeden zielony slime. Kurde, to od którego poziomu? Ej, wiecie co, ja teraz nie pamiętam. Nie pamiętam, od którego poziomu zaczynały się zimowe, a jak wiecie, na zimowych był... Czy 30 to był?
Tylko że to musiałby być 30, a potem na 90. Nie. Coś mi tu nie gra. Coś mi, moi drodzy, tutaj bardzo nie gra. Ale dobrze, jak nam się uda zejść jak najniżej, to będzie fajnie. O, dobra, mamy kolejne zejście, więc ja schodzę od razu. Jak tylko, słuchajcie, odblokujemy sobie zejście, to od razu schodzimy. Dobra, zadanie też mamy wykonane, więc jest progres, także jutro będziemy mogli tam oddać sobie wszystko ładnie. Dobra, tutaj nic nie wymyślimy. Dobra. Tam widzę, słuchajcie, sporo tych, ale nie, schodzę na dół, bo tu nam się... Uwaga, niech to się nie wykluje. No nie! Dobra, zrobimy to w ten sposób. Cyk, 20. I znowu 25 i to już nam się wyzeruje. O, proszę, mam kolejne zejście na dół. Czy dam radę dojść na 3... Tutaj walniemy czary bomba. Dobra, ale widzę, że jako tako zejścia mi to nie odblokowało. Słuchajcie, brakują nam tylko 3 levele. O nie. No, to się właśnie skopsało. O, nie ukrywam, że tu jest tylko poziom z tymi, ale czasowo my stoimy bardzo źle. Mamy już 12, a jak wiecie, ja muszę w odpowiednim... Oła! Ciekawe, czy te takie mini slimy też się zaliczają do... Wiecie czego? Do jako zabijania slimów slimów. Kurczę, i słuchajcie, jest 12. Nie wiem, jeżeli uda mi się szybko zabić wszystkie slimy... Aha, dobra, jest 12, więc to już jest ten moment, żeby... No i to już jest ostatni, nie. Słuchajcie, nie damy rady, nie damy rady. Ja muszę wrócić do domu, bo jutro nie pada, więc będziemy mieli sporo podlewania i tak dalej, więc... No niestety, muszę się wrócić, no i dupa. Natomiast słuchajcie, zeszliśmy naprawdę dużo, bo zeszliśmy ponad 10, tak? Ponad 10, 15? Czekajcie, mieliśmy odblokowane 10 chyba, tak? Oto zeszliśmy 20, nie, 18 zeszliśmy, tak? Jakoś tak, nieważne. Więc słuchajcie, to nie jest naprawdę źle. To naprawdę nie jest źle, także myślę, że poszło nam całkiem spoko. Surowców też w sumie, słuchajcie, 22 coopery to nie jest wcale taki zły wynik. No mining niestety mi nie wpadł, jeżeli chodzi o skill, natomiast myślę, że w dniu następnym, jeżeli uda nam się co nieco więcej zdobyć z farmy, a myślę, że wbijemy sobie spokojnie już 5 skill w farmerstwie, więc to jest spoko. Natomiast cały czas mnie przeraża, nie ukrywam, że przeraża mnie po prostu myśl o tym, że będziemy musieli tyle rzeczy sobie porobić, jeżeli chodzi o... A ten scroll zostawimy, miecz też zostawimy, bo i tak z nim nic nie zrobimy. Przeraża mnie po prostu troszeczkę myśl... czekajcie, muszę wejść do domu, żeby kota ewentualnie ogarnąć. Dokładnie tak, bo dzisiaj tego nie zrobiliśmy. Przeraża mnie po prostu trochę myśl tego, ile ja będę mieć roboty, jeżeli chodzi o lato. To jest naprawdę dużo, bardzo dużo roboty, więc zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Dzisiaj zrobiliśmy 910 golda. Nie jest to niestety dużo. No ale cóż. No i dzisiaj mamy, słuchajcie, 21 dzionek. Czy coś nam wyrosło? Tak, widzę, że wyrosło ziemniaki, więc myślę, że już chyba... Chociaż nie, właściwie możemy jeszcze je zasadzić, więc myślę, że i tak skoczymy sobie do sklepu i coś zasadzimy. Ale to już zrobimy w następnym odcinku. Także ja wam na dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Przypominam wam, że już od teraz będziemy normalnie wybierać komentarze, także standardowo 4 trafią do 4 osoby, oczywiście pozdrowie. No więc cóż, ja wam na dzisiaj dziękuję, to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć, pa, pa.